jako kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy i będzie to druga część tego hola, który ostatnio był, poprzednio był i tam pokazywałam Wam spodnie, między innymi buty, a dzisiaj będą bluzki, spódnice i torebki oraz jakieś dodatkowe akcesoria. Zapraszam! No i moi drodzy, przy okazji chcę Wam pokazać tutaj szafę kapsułową w moim wydaniu, czyli zupełnie nie jestem osobą od szaf kapsułowych, ale pokażę Wam, jak dobieram ubrania, nawet będąc w lumpeksach, kolorystycznie i stylowo do pozostałych rzeczy, które mam, a nawet do siebie nawzajem, bo to, że ja kupuję różne ubrania, to nie znaczy, że to jest przypadek. Mam swoje ulubione fasony, mam swoje ulubione tkaniny, na przykład jedwab, bawełna, wiskoza i wybieram ubrania, które pasują do tych, co już mam i lub do siebie nawzajem, ale generalnie zobaczycie, że nawet pośród tych ubrań, które tutaj kupiłam za jednym razem po 5 zł w lumpeksie, te ubrania będą do siebie pasować i niektóre z nich można razem nosić, a nawet akcesoria wybieram w takich kolorach, które lubię, które często noszę i które będą mi do wszystkiego pasowały. No i oczywiście też będzie to związane z nowymi trendami na tą wiosnę. Tradycyjnie zacznę od tego, co mam na sobie. No i dzisiaj ubrałam się wyjątkowo w dżinsy, bo wiecie, że ja bardzo rzadko noszę dżinsy. To naprawdę raz w miesiącu, jak nie rzadziej. Ale właśnie takie lewisy, rurki lewisa, nawet trochę z takim niższym stanem, bo wiecie, że też trochę niższe stany już wchodzą, aczkolwiek ja nie przepadam, bo wiecie, niski stan nie jest zbyt wygodny, chyba że ktoś jest bardzo, bardzo szczupły, nie ma za bardzo wcięcia w talii, wtedy niski stan jest dobrym krojem, ale no w moim przypadku średnio, no, aczkolwiek te lewisy kupiłam w lumpeksie kiedyś i za chyba 20 zł są w idealnym stanie, czasem je noszę, bo bardzo lubię taki ciemnogranatowy jeans. I mają fajny krój, nawet jak na rurki są wygodne. Ale tymczasem chodzi o żakiet, który mam na sobie. W zasadzie to można powiedzieć, to jest taka narzutka, sweterek. Trudno jakoś mi to zdefiniować. Właśnie jest z koronki zrobione i co ciekawe, to jest wiskozowa koronka, co jest superowe, naprawdę. A skąd wiem, że jest wiskozowa, bo nie ma tu już metek takich wyrazistych. Po wypraniu robi się sztywne. Wiecie co, właśnie wiskoza jest zrobiona z włókien drewna i ona często po zamoczeniu jest bardzo sztywnieje, robi się taka nieruchawa jakby. No a po wysuszeniu i po wyprasowaniu jest bardzo lejąca i przyjemna w dotyku. Stąd wiem, że to jest wiskozowa koronka, być może nie w całości, ale jakaś tam duża część wiskozy jest. No i bardzo, bardzo spodobał mi się ten materiał, to jest taki ciemny granat matowy i super, na tiulu koronka jest przeładna, bardzo, bardzo lubię taki rodzaj koronki i lubię granat też. No i właśnie to jest coś praktycznego, oczywiście jeszcze nie powiedziałam, nie przypomniałam właściwie, że te rzeczy, które tutaj są, będą po 5 zł za sztukę z wyprzedaży. Wyjątkiem jest bluzka, którą za chwilę zobaczycie, ale to jest jedna, jedyna rzecz, którą Wam tu pokażę, która nie kosztowała 5 zł. I prócz rajstop oczywiście, ale to akcesoria zawsze są trochę tańsze. Tymczasem, wracając, żakiecik jest bardzo fajny i zobaczcie, taki żakiet można ubrać do wielu rzeczy. Ja tu mam go do jeansów i on jest właśnie w takim ciemnym, trochę jeansowym właśnie jakby kolorze. Także jak najbardziej można do właśnie takiego stylu bardziej casualowego włożyć sobie żakiet. Ja tutaj nawiązałam do stylu żakietu bardziej tymi butami vintage, które mam na sobie, niebieskimi, które ostatnio bardzo lubię od przyjaciółki z Vinted. No i właśnie wydaje mi się, że jak najbardziej można. Można by nawet Adidasy według mnie, czyli sneakersy do tego założyć i też by spoko to wyglądało, na przykład do białej koszulki. Ale można też takie coś włożyć na bardzo elegancko. Tutaj pokażę Wam przykład z sukienką, którą też już widzieliście. No i dlaczego nie? Jak najbardziej na sukienkę, która ma w sobie takie barwy. Mamy tutaj wtedy takie półprzezroczyste rękawki, a jednak jest nam już troszkę cieplej w ręce. Może być do sukienki, może być też do spódnicy. Zobaczcie, którą też Wam zaraz pokażę. I to taka krótka migawka tylko. Także fajna, praktyczna rzecz. Ja mam sporo rzeczy w granatach. Oprócz jeansu mam też właśnie jakieś pojedyncze sukienki, spódnice, spodenki, które będą fajnie pasować do granatu. Także jak najbardziej pasuje to do moich różnych rzeczy. No i idziemy dalej. Moi drodzy,
I teraz pokażę Wam od razu akcesoria też. Kupiłam przesuperowe torebki właśnie po 5 zł. Zobaczcie, naprawdę piękne. Zobaczcie, to jest cudowny kolor. Taka biskupia torebka ze skóry. Ona była tutaj troszeczkę rozpruta, ja ją musiałam sama zszyć, ale to naprawdę zajęło mi 10 minut ręcznie zszycie tej skórki tutaj. A tak to jest w idealnym stanie, bardzo fajna, taka casualowa torebka, skóra naturalna i to jest jakaś też znowu skandynawska firma, ma fajne przegródki, no i ten kolor mnie zauroczył, ma bardzo ładne zameczki z takimi suwakami mosiężnymi. No i zobaczcie, ona ma też z tyłu kieszonkę i tutaj normalnie bardzo fajnie wykończona takim atłasem czarnym, ma też przegródki w środku, raz, dwa, trzy przegródki, między innymi na telefon. Naprawdę jest rewelacyjna, taka właśnie na co dzień, ale w super kolorze i ja dużo, wiecie, że ja noszę fiolety, ja lubię takie różowe i intensywne barwy i więc mi to do naprawdę wielu rzeczy pasuje. No i zobaczycie za chwilę w różnych stylizacjach tą torebkę właśnie z różnymi tymi ciuchami nawet, które tutaj wiszą i które kupiłam właśnie ostatnio i właściwie do większości tych rzeczy ta torebka mi będzie pasować, a także do wielu rzeczy innych, które mam w szafie. Także myślcie zawsze o tym, co nosicie, co lubicie, nie kupujmy przypadkowo, bo też szkoda wydawać pieniądze na coś, co nam do niczego nie będzie pasować. Chyba że zamierzacie dopiero stworzyć nowy swój wizerunek kolorystyczny, to oczywiście. Moi drodzy, strasznie pogoda się zepsuła, naprawdę jest, zacina śniegiem, dosłownie zacina śniegiem i jest bardzo nieprzyjemnie na polu, czy na dworze, jak wolicie. Idziemy dalej, tak czy inaczej. Kupiłam też za 5 zł oczywiście taką przesuperową retro torebeczkę. Właściwie to jest chyba torebeczka vintage. Ona jest z drewnianych koralików, jest granatowa. Ja bardzo wątpię, żebyście zobaczyli. Postaram się Wam pokazać przebitkę zdjęcia w dobrym świetle, takim mocnym, bezpośrednim. Będzie widać wtedy, że to jest kolor granatowy. I to jest taka mikro torebka, bardzo śmieszna, że naprawdę wejdzie tu telefon, szminka i może jakieś pieniądze. To wszystko, puder. Ale właśnie coś takiego, nawet do takiej stylówki właśnie z takim koronkowym żakiecikiem. Ale zobaczcie, tutaj będę też pokazywać Wam przebitki z innymi rzeczami, które dzisiaj pokażę. Na przykład do sukienki, do spódnicy też będzie to super wyglądało. No i zobaczcie, ona ma taki stary, oldschoolowy zameczek tutaj. Metalowy, stąd wiadomo, że to jest taki vintage, bo takie metalowe zameczki tego typu bardzo rzadko się dzisiaj spotyka. Raczej są, nie są używane często właśnie w akcesoriach, w torebkach. No i w środku ma fajną satynową, taką matową podszewkę z kieszonką, mimo że jest tak mała. Także super fajny, taki cute zakup. Bardzo mi się podoba ta rzecz. No i przez tą pogodę strasznie dzisiaj są jaja ze światłem. Także Was z góry przepraszam, co chwila się zmienia to światło, bo przez chwilę było słońce, teraz jest normalnie zadymka śnieżna. No i stąd takie rzeczy. Kochani, jeszcze jedno akcesorium, rajstopy. No ja często Wam pokazuję rajstopy z Lumpeksu. Oczywiście nowe rajstopy, rozmiar 38-40, wcześniej kosztowały 5 euro. Natomiast zapłaciłam, tu nie 5 zł, zapłaciłam jakieś 3-4 zł, już nie pamiętam, ale coś w tych granicach. Firma Hudson i są przecudowne. Zobaczcie, ja tutaj krótką przebitkę z tymi rajstopami do takiej spódniczki, którą zaraz też zobaczycie. One są jasno niebieskie, cieniusieńkie, w takie malutkie kropeczki. Ubóstwiam rajstopy w takie małe kropeczki. Są super i do wielu rzeczy można je założyć. Nawet do zupełnie gładkich rzeczy, w jakichś takich jeansowych odcieniach, nawet do, tak jak tutaj widzicie, do elementów niebieskiego tylko. No i tak, rajstopki jak zwykle super zakup. Idę dalej i teraz kolejna rzecz, to od razu Wam pokażę tą jedyną rzecz, która nie jest z tych zakupów po 5 zł i to jest bluzka z Vinted. Zapłaciłam za nią 20 zł, jest z czystego jedwabu, więc uważam, że jak za jedwab, to jest bardzo, bardzo tanio, naprawdę, bo jedwab naturalny jest bardzo drogi. I to jest jeden z moich ulubionych materiałów. To jest rzecz na lato albo na ciepłą wiosnę. I zobaczcie, taka oldschoolowa, taka vintage'owa bluzeczka. Ma przepiękne takie bufiaste rękawy i jest półprzezroczysta w takie kropeczki. I znowu, zauważcie, że ona superowo będzie pasować mi do
do tej torby. I tutaj zobaczcie sobie stylówkę, jak to fajnie wygląda właśnie, do różnych rzeczy można to nosić, bo to jest bardzo uniwersalne. Można to nosić jako taką narzutkę, luzem, zupełnie. Można to nosić jako samą bluzkę, w środek nawet wsadzoną. Można to nosić jako, jako zawiązany w pasie taki element. No i właśnie przezroczysta, a przezroczystości są bardzo modne w tym sezonie. Ja powiem Wam, że nie przepadam za ubraniami przezroczystymi, bo to bardzo zobowiązuje, albo trzeba mieć perfekcyjną, niewidoczną bieliznę, albo trzeba mieć fajnie dobrany spód. No i to jest często kłopotliwe, więc to nie jest coś, co ja bardzo lubię, w sensie ogólnym, ale ta bluzeczka konkretna mnie zachwyciła i wzorem, i kolorem, no i materiał oczywiście, no i w ogóle te rękawy, zobaczcie, to jest przecudowne, strasznie mi się to podoba, no i w ogóle też kolor, który jak najbardziej do mnie przemawia i zobaczycie zaraz, że ja do tych rzeczy tutaj jak super wygląda, oprócz tej torby, którą to jest oczywiste, bo ona jest prawie w identycznym kolorze jak ta torba skórzana. To też przypadek, niby, no ale w sumie tą bluzkę kupiłam nawet nie myśląc o tej torbie w internecie, bo mi się bardzo po prostu spodobała i uznałam, że to jest przeokazja za tą cenę. No i będzie w trendach, bo jest i przezroczysta i w ogóle ma też kolor taki jakby podróż. Ma fajny krój, taki właśnie z tymi bufiastymi rękawami, które teraz są dosyć modne też. No ale ogólnie ona mi się po prostu bardzo podoba. No i zobaczcie tutaj jeszcze do spódnicy, jednej, drugiej. Naprawdę będzie przepiękna rzecz na wiosnę, na lato. Można to traktować jako takie lekkie ocieplenie sobie jakiegoś topiku, czegoś na ramionczkach. No i spódnica. Kochani, spódnica z tego holu po 5 zł już, Pieces, bardzo fajna firma też i to jest wiskoza 100%, ona ma tutaj taki jakby rozporek, przez który widać podszewkę wiskozową również, chyba, tak mi się wydaje. Tutaj ma gumkę, więc nie trzeba jej rozpinać, to też jest fajne, tu ma takie wiązanie z boku, taki troczek szeroki. I to jest taki prosty krój przed kolano, w kroju A jakby, ale przez to, że ma rozcięcie, to ona się przy ruchu dosyć tak fajnie rusza, układa. No i można też do bardzo wielu rzeczy nosić tą spódnicę. Zobaczcie, ja tutaj do tych niebieskich rajstop, do moich tych vintage'owych butów i na wierzchu sobie w jednej stylizacji dałam taki wełniany sweterek z Benettona, króciutki, zapinany. Można go zapiąć, rozpiąć, zdjąć w dowolnej chwili. Do mojego oczywiście brudno-różowego body, bo zobaczcie, tutaj są takie elementy kwiatowe, właśnie w takim i pasującym jakby do tej torby, zobacz, taki jakby to nazwać amarant, fuksja, biskupi, w takim odcieniu, właśnie to wydobędzie nam te elementy kolorystyczne, sweter wydobywa te niebieskie, natomiast body wydobywa te różowe elementy. No i bardzo fajnie, że można to do tylu kolorów nosić, można by tu element jeszcze turkusowy, czy taki miętowy włożyć. Tutaj są elementy żółtego, więc żółte dodatki też fajnie by wyglądały. Ja akurat to moje brudno-różowe body, bo one jest bardzo uniwersalne i w kroju, i właśnie w kolorze. No i bardzo, bardzo fajna rzecz, taka leciusieńka, niezobowiązująca. Na takie codzienne noszenie w lecie to będzie naprawdę fajne. Bardzo podobają mi się te kolory i będzie też fajnie wyglądało do czerni. Będzie fajnie wyglądało do czarnej, wąskiej koszulki, nawet takiego krótkiego topu czarnego by też fajnie wyglądało, do body z długim rękawem, jak najbardziej też takiego nawet w ciemnych kolorach, bo tutaj będą tak samo ciemne jak i jasne kolory fajnie grały do tego. Także jestem bardzo zadowolona. Fajna, uniwersalna rzecz. Kolejna spódnica za 5 zł. Tym razem niestety jest to spódnica sztuczna, ale wiecie co, doszłam do wniosku, że tak mi się spodobał ten wzór, że będę nosić tą spódnicę, bo bluzkę będę mieć jedwabną albo właśnie z tych naturalnych tkanin, a ta spódnica jest taka rozpinana, powiewająca, więc ona jakby nie opina tego ciała, nie będę się w tym na pewno pociła. Stwierdziłam, że warto ją ocalić za 5 zł, bo zobaczcie, ona jest taka kopertowa z falbanu. Bardzo mi się podoba krój tego typu. I teraz w ogóle te falbany, te romantyczne takie kroje tych sukienek, spódnic są na topie, są modne i te wzory przepiękne, w tych pięknych kolorach, no bardzo fajne zestawienie tego miętowego do tych przepięknych kwiatów w takich właśnie barwach, trochę tu pomarańczowo-żółtych, znowu fiolety, róże, bardzo też uniwersalna rzecz i znowu, patrzcie, no jak, nie wiem jak to się dzieje, ale w jednych zakupach
zakupach. Kupiłam torbę, która też może jak najbardziej być do tej spódnicy, bo elementy tego koloru zawiera ta spódnica. Mogę do tego włożyć moje znowu brudno-różowe body. Mogę włożyć nawet na to, jako taki dodatkowy element, tą bluzkę w kropki. Chociaż ona jest w kropki, to ona nawiązuje kolorystycznie i do spódnicy, i do torby. I można ją sobie zamotać właśnie jako takie ala sweterek, ala bolerko. Na tym i też będzie to fajnie wyglądało. Można nawet sobie tą bluzkę zawiązać na torbie, jakbyśmy chcieli tak na chwilę się gdzieś wchodząc ocieplić czy zasłonić, mając ramionczka. No i bardzo, bardzo mi się podoba ta spódnica, naprawdę. Ja rzadko noszę długie, bo jest niepraktyczne, ale ona jest tutaj, po pierwsze rozchodzi się w tym miejscu, a jest na tyle długa, że nie będzie za dużo odsłaniać. No i jest przewiewna przez to też, że to ma to otwarcie i że jest trochę krótsza z przodu. No i przepiękne kolory, tylko uważajcie, kochani, bo kochane właściwie, bo tego typu wzory, takie duże kwiaty mogą postarzać. Jeżeli dobierzecie do tego bardzo tradycyjną bluzkę i będziecie to stylizować w taki bardzo tradycjonalistyczny sposób, na przykład do bluzki zapinanej, do jakichś takich bardzo retro elementów, powiedzmy, to możecie wyglądać po prostu staro w czymś takim, bo takie kwiatowe wzory mogą się kojarzyć właśnie jakieś tak babciowo trochę, mogą się kojarzyć ze starszymi osobami. No niestety, no nie jest to miłe mówić coś takiego, ale czasem niektóre wzory postarzają. No i trzeba wtedy troszkę nowocześniej to ograć. Może na przykład właśnie jakieś sandałki czy buty na platformie. Może sandały na wysokiej platformie, żeby to odmłodzić trochę. Może właśnie koszulka zupełnie nowoczesna. Może na przykład jakaś oversize'owa narzutka na top, żeby odmłodzić trochę tą spódnicę, żeby nie wyglądać właśnie jak własna mama czy babcia. Kochani, następna spódnica. No zachwyciła mnie ta spódnica i widziałam, powiem Wam, już gdzieś w lumpeksie drugą taką. Zobaczcie, jest to spódnica, już mówiłam Wam jakiej marki. No to jest spódnica z H&M-u, ale jest z wiskozy, co jest superowe, bo ja bardzo lubię. Wiskoza jest bardzo przyjemnym materiałem i zrobioną z naturalnych surowców, chociaż w sposób przetworzony, sztuczny. Ona jest bardzo wąska, ona jest w takim trochę kroju jakby na lata 50. Nie jest tutaj wiązana, to jest takie przecięcie, ale zszyte. No właśnie bardzo obcisła, dość wysoka, więc dobrze, bo tutaj jakby jeżeli nie mamy bardzo wystającego brzucha, to się da to nosić. Ja szczerze mówiąc muszę odrobinkę zrzucić właśnie, żeby to dobrze wyglądało. No ale bardzo fajnie, znowu te fajne falbanki i mój jeden z ulubionych wzorków, jak wiecie, czyli kropeczki, drobne kropki, tutaj tym razem na białym tle. Ja nie mam wielu białych ubrań, mam kremową spódnicę, mam taką jedną też krótką spódniczkę, jedwabną czy wiskozową właśnie też z falbankami, ale taka z jasnych to jest jedna z moich bardzo nielicznych takich białych rzeczy. No i tutaj od razu Wam pokażę z bluzką również za 5 zł, z tych samych zakupów. To jest jedwabna bluzka. Zobaczcie, tutaj mam skład, już Wam czytam. Jedwabna, bawełniana bluzka. 70% jedwab i 30% bawełna. Jedwab z bawełną to jest przesuper połączenie. Ona jest taka już troszkę off-white, już nie jest taka idealnie biała, albo po prostu taka nie była. I tu ma śliczną koronkę. Jest bardzo obcisła, bo to jest taka, widzicie, taki krój ściągaczowy, taki materiał ściągaczowy. I ma takie słodkie guziczki z masy perłowej. To jest prawdziwa masa perłowa. No i w ogóle jest superowa. W pierwszej chwili, powiem Wam, ona nie ma takiego białego bardzo koloru, ani zdecydowanie też kremowego, więc obawiałam się, że może mi nie pasować i zamierzałam ją pierwotnie przeznaczyć na piżamę, jako górę od piżamy, ale stwierdziłam, że nawet do niektórych rzeczy taka biała bluzka też się może przydać, nawet w spód do spodni, na przykład do tych, też by spoko wyglądało. No ale tutaj zobaczcie, do tej spódniczki właśnie w kropki, bo ona jest też taka troszkę romantyczna i jest obcisła, więc ona fajnie tutaj tą spódnicę podkreśla. Super, to za 5 zł z jedwabiu i bawełny. Przepiękna koszulka, przepiękna jakość, także też jestem bardzo z niej zadowolona. Nawet nie wiem, czy nie bardziej z tej spódnicy, bo tą spódnicę pewnie nie będę też bardzo często nosić. Może właśnie takie, jak będę miała ochotę na takie trochę retro stylizacje. Dobrze, moi drodzy, mam jeszcze taką oversize'ową koszulkę i to jest naprawdę fajny ciuch, ale dzisiaj Wam nie pokażę tego na sobie. To jest
jest bawełna 100%, bardzo fajna jakość, naprawdę superowa jakość. Wąskie rękawki, ale tutaj jest taka oversize'owa, przezroczysta, no i to będzie w trendach, w programie, we vlogu o trendach na wiosnę, lato 2021. No bo teraz właśnie te przezroczystości i takie siateczkowe materiały są modne. No i będę Wam chciała tu pokazać kilka fajnych przykładów, jak to nosić, żeby nie było tandetnie i tanio. Dobrze, także dzisiaj tego nie zobaczycie. I kolejne dwie rzeczy to też są rzeczy, których Wam dzisiaj na sobie nie pokażę, bo już w następny weekend, nie w ten, bardzo niedługo w każdym razie ukażą się stylówki z serialu Riverdale i zobaczycie te ciuszki właśnie w tych stylówkach. Tutaj krótka tylko przebitka z bluzką, która jest pierwsza. Oczywiście to są nadal rzeczy za 5 zł. Bluzka z bardzo, bardzo fajnego materiału. To jest aksamit, ale naturalny. To będzie znowu wiskoza z jedwabiem, ten taki mój ulubiony, ja to już poznaję po dotyku. To nie jest poliester, ani to nie jest nic sztucznego. On jest w dotyku dokładnie taki jak te moje rzeczy, które mam z wiskozy z jedwabiem, więc super skład. No i bardzo mi się podoba oczywiście taki słodziutki kołnierzyk w tej bluzce, on jest matowy i tak troszkę się wybija dzięki temu właśnie z tej koszulki. Fajnie by też wyglądał do jeansów moim zdaniem, szczególnie właśnie do takich ciemnych jeansów, mi się bardzo podoba taki głęboki czarny kolor. Także pewnie też będę tak to nosić. No i do tego jest spódniczka. Taka skarpetowa, ale świetnej jakości. Zobaczcie, ona jest taka dłuższa, ale ma jakby takie rozejście na dole. Nie wiem, jak to Wam pokazać. Zobaczycie to w stylówce, to będziecie widzieć, o co mi chodzi. Tu jest takie otwarcie w takim kształcie V w dół idące. Bardzo fajnie kształtuje sylwetkę. To jest Soki Soka. Ciekawa nazwa, nie znam tej marki w ogóle. Pewnie jakaś mała firma. No i naprawdę świetny materiał, bo to jest większość bawełna. Też jest dodatek wiskozy tutaj. To jest bardzo ściąga. To jest taka spódnica typu obcisłego, ale bardzo fajnie kształtująca sylwetkę i to mi się mega podoba. Jest bardzo ładny też zameczek tutaj z tyłu, złoty. Myślę, że będzie świetnym nabytkiem, szczególnie na takie troszkę zimniejsze dni, na wiosnę. Elegancka stylizacja, zobaczycie właśnie w Riverdale. Także kochani, to aha, jeszcze zanim pójdę dalej, zanim skończę, pokażę Wam jeszcze kółeczka, które kupiłam, one nie są z Lumpeksu. Ale dlaczego pokazuję te kółeczka? To są takie, zobaczcie, takie gumowe jakby kółka do mebli. Bo już w kwietniu, gdzieś tak pod koniec, będę Wam pokazywać transformację mojego tarasu na sezon letni, bo tam będę kręcić w lecie najczęściej vlogi. No i będę robić kilka też fajnych mebelków i w kilka takich przeróbek DIY mojego tarasu, rzeczy na taras. Między innymi będę tworzyć nowy stolik na taras właśnie z tymi kółeczkami, także to jest taka mała zapowiedź. Myślę, że to będzie też fajny program. Może połączę go z jakimś też vlogiem Q&A. Jeżeli chcecie taki program pytania i odpowiedzi, to po prostu dajcie mi znać. W każdym razie fajne kółeczka i będą elementy tego koloru też w tym meblu. Serdecznie Was zapraszam na kolejne programy. Już w ten weekend będzie vlog na temat odzieży sportowej, odzieży do fitnessu z Lumpeksu. Pokażę Wam naprawdę mega markowe i fajne ciuchy i stylizacje sportowe. Nawet takie do ćwiczenia w domu, do biegania samodzielnego. No i znowu haul za tydzień i potem już prawdopodobnie będą te sylóweczki Riverdale, ale jeszcze dam Wam znać. Kochani, bardzo Was proszę też o subskrybowanie mojego kanału, o polubienia i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowych filmach. Mam nadzieję, że Wam podobało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć! Pozdrawiam też Wolka.